O co chodzi z tymi kłótniami? Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Dziękuję serdecznie moim patronom, Iwonie, Kasi, Maciejowi i Stefanowi. To bardzo ważne, że jesteście ze mną i mnie wspieracie. Jeśli Tobie również podoba się to, co robię, możesz również zostać moim patronem. Niedawno przez przypadek stałam się świadkiem kłótni i niechcący zostałam poproszona o wysłuchanie i wyrażenie swojego zdania. To strasznie niekomfortowa sytuacja, bo nie wiadomo, po czyjej stronie stanąć. Próbujesz niby po trochu bronić każdego, a jednocześnie każdemu z nich pokazać problem z innej strony. Problem. No właśnie, chyba tutaj dotknęłam sedna. Po chwili wysłuchiwania, jak osoby zainteresowane przerzucają się argumentami, nie do końca wiedząc, o co tak naprawdę chodzi, zapytałam: a jaka była przyczyna waszej kłótni? W czym tkwi problem? Wiecie co? Jak większość ludzi na świecie, kłócili się o totalną pierdolę. To znaczy dla mnie, dla postronnej osoby, ten powód wydał się po prostu banalny, żeby nie powiedzieć głupi, no ale ludzie przecież nie rozmawiają ze sobą latami, a gdy ich zapytasz, o co im poszło, to albo sami już nie pamiętają, albo wręcz mówią, że to była jakaś błahostka. No więc jak to jest z tymi kłótniami? O co w nich chodzi? Najczęściej chodzi właśnie o zwykłe nieporozumienie albo jakieś oczekiwania wobec drugiej osoby. I fajnie by było, gdyby po zorientowaniu się, że coś jest nie w porządku albo że kogoś uraziliśmy, powiedzieć zwykłe przepraszam. Często jednak osoby kłócące się stawiają na swoim do końca. Nie potrafią wyrażać swojej opinii w taki sposób, aby kogoś nie urazić, albo po prostu głupio jest im się już z tego wycofać i brną. Zwykła sprzeczka przeradza się wtedy w ostry konflikt, w którym kłócący skaczą sobie do gardeł i obrzucają się kalumniami. A to jeszcze bardziej zaostrza sytuację. Wtedy do głosu może dojść jedna z trzech rodzajów reakcji: ucieczka, walka lub unikanie. Jak podają psychologowie, to nasz mózg określa, który ze scenariuszy ma największą szansę na powodzenie i ocenia, czy jest wystarczająco. Czasu, żeby uciec, siły, żeby walczyć i woli, by uniknąć konfliktu. Którą opcję powinniśmy wybierać najczęściej w sytuacjach trudnych? Przede wszystkim unikania. Unikać konfliktów, ale sama już perspektywa wygrania walki na argumenty jest często dla nas bardziej kusząca niż ucieczka z podkulonym ogonem i odpuszczanie. Zapominamy natomiast, że podczas kłótni do głosu dochodzi mózg gadzi, który odpowiedzialny jest za instynkt samozachowawczy i odcina nam w tym momencie uczucia, emocje i racjonalne myślenie i nie daje dojść do głosu właśnie temu umysłowi racjonalnemu. Walczymy i chcemy wygrać. Nasze musi być na górze. Chcemy dominować, mieć rację i satysfakcję. Tak działa właśnie instynkt. Tymczasem nie warto się kłócić i podam Ci teraz za portalem EduLeader trzy argumenty za tym, żeby się jednak nie kłócić. Po pierwsze, nawet jeśli swoimi argumentami zmiażdżysz przeciwnika, to on i tak nie przyzna się do tego, że poniósł klęskę. Duma jest bowiem tym, co każe zawsze prezentować się jako triumfator. Po drugie, argumentowanie zaognia konflikt, a nie rozwiązuje problem. Nawet jeśli są to argumenty merytoryczne, to druga osoba odbiera je jako atak. Po trzecie, z uczuciami i przekonaniami się nie dyskutuje, bo przecież każdy ma prawo mieć inne. Tego wymaga po prostu szacunek. Jeśli jednak zdarza Ci się zażarcie kłócić, na pocieszenie powiem Ci, że zmienia się to z wiekiem i zaczynasz dla świętego spokoju wiele odpuszczać i unikać kłótni. Osobiście uważam jednak, jeśli chodzi o związki, że one powinny się kłócić. To je wzbogaca, zmienia, pozwala lepiej poznać i wejść na wyższy poziom partnerstwa. Poza tym, kłócąc się, wyznaczamy granice, przesuwamy je i ustalamy nowe. Dzięki temu nasz związek ewoluuje, dociera się i staje się lepszy. Poza tym, czasami tylko w kłótni jesteśmy w stanie wykrzyczeć drugiej stronie to, co nas boli i wkurza. Więc jeśli już musisz się kłócić, to pamiętaj, żeby zawsze wyciągać pierwszemu rękę do zgody, a nie czekać, aż zrobi to druga strona.
bo jeśli okaże się, że jest w tym podobna do ciebie, to nigdy się nie pogodzicie. A, no i naucz się mówić to przepraszam, bo druga część przepraszania potrafi być bardzo miła i zakończyć się w sypialni. I na koniec pamiętaj słowa mojej babci. Nigdy nie kładź się spać pokłóconym, bo nie wiesz, czy będzie ci dane się obudzić. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę. Jeśli ci się podobało, to napisz proszę komentarz.